No chciałem ładnie się ci zaprezentować po ostatnim. Dobra, wieczorze. Słuchaj, no, sprawa jest mocna i krucha. Więc Rikosze to może być policjanta. Skończ pierdzielić. To skończ za mną jeździć, frajerze. No lepiej. Tak? A, tak mi przykro, że ja się już takową mechaniką... Tak, gdzie jesteście? Mam kogoś zgarnąć, czy się ulatniamy? Nie, lecimy do miasta. Jadę w stronę miasta, wracam. Cześć moi drodzy, z tej strony Ospano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w serii The Hills. Kochani moi widzowie, 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek jutro. Jak się nie pojawi 12 tysięcy łapek do godziny 23.59, kolejny odcinek pojawi się dopiero za 2 dni moi drodzy. Także jeżeli chcecie daily, jeżeli chcecie kolejny odcinek już jutro, to żelazną zasadą jest to, że wbijacie w pierwszej kolejności łapki w górę. Bo teraz na przykład patrzę pod ostatnim odcinkiem, moi drodzy, jest godzina 22, jest 10 tysięcy łapek. Brakuje, moi drodzy, aż 2 tysięcy łapek, a zostały niecałe 2 godziny. Dawno takiego słabego wyniku z waszymi łapkami nie było. Całkiem szczerze, to jest chyba najgorszy wynik filmów przez ostatnie 3 miesiące. Także coś się chyba wydarzyło. Jeżeli coś się wydarzyło, dajcie znać w komentarzach. Ale no, kurde, no ostatnio, moi drodzy, znaczy no, ja nagrywam dzisiaj film w zasadzie na jutro, ale jutro tego filmu może nie być, bo patrzę na łapki, także jeżeli, no, możemy ten odcinek, możecie do... Ja go nagrywam dzisiaj w piątek, moi drodzy. Jestem ciekaw, czy oglądacie go w sobotę, czy w niedzielę. To tylko pokażę, czy nadrobiliście łapki, czy nie. Także pamiętajcie, łapki są mega ważne, jeżeli chcecie, by daily zostało zachowane. A teraz, moi drodzy, wracamy już do naszego świata w GTA. Słuchajcie, stoję w paleto. Z jasnego powodu, zhejtowaliście mnie obrzydliwie, jeżeli chodzi o GTR-a. Szczerze myślałem, że zmiana jest na lepsze. Okazało się, że zmiana wcale nie była dobra. Więc okej, rozumiem, przyjmuję to na klatę. Nie jestem jakimś dobrym gościem, co się zna od samochodów. Także po prostu zrobię tak, jak chcieliście. Więc zrzucamy zbrojenia w GTR-ze. Przywracamy w miarę podobną pierwotną formę, bez głupich rzeczy. Ale zmieniamy coś w silniku, moi drodzy. Zresztą zaraz się sami przekonacie, dlaczego, może nawet usłyszycie. Będzie trochę pewnie, no co ja będę gadał, zobaczycie zresztą zaraz. Jest i salsa. Mamy do zrobienia kilka rzeczy dzisiaj, moi drodzy. I mam taką jeszcze prośbę dla was. Chciałbym was poprosić o wspólną przypominajkę w komentarzach. Mianowicie chciałbym napisać, znaczy chciałbym was poprosić, żebyście napisali wątki, które wam się podobają i wątki, które wam się nie podobają w serii. Bardzo was proszę o taką współpracę, bo chciałbym zobaczyć, co wam się podoba, co się nie podoba i możecie dodać trzecią rubrykę, zapomniane wątki. Może rzeczywiście coś mi uciekło, a może coś robię specjalnie, także fajnie by było wiedzieć, na co wy też liczycie, czego się spodziewacie, co wam się nie podoba i czego oczekujecie. Więc to by też mi pomogło tą serię budować jeszcze lepiej, więc to taka mała współpraca z wami, bardzo was o to proszę. A teraz, moi drodzy, przechodzimy do życia w Los Santos, tylko że jeżeli przechodzimy, to pamiętajcie, że nowa kolekcja, moi drodzy, już przed nami, w piątek, moi drodzy, drop blues, drop czapek, drop, moi drodzy, worku plecaków i drop, moi drodzy, jeszcze jednej fajnej rzeczy, ale nie mam jej tutaj przy sobie, gdzieś ją dałem do kluczy, gdzieś dalej, jest w korytarzu, więc pokażę wam później, ale będą fajne, metalowe, bardzo limitowane też bryloczki. No dobra. Pamiętajcie, piątek drop, a teraz do Los Santos, hop. Jak tam salsa? No co, no, samochód gotowy, nie wiem, czy już widziałeś coś tam kątem oka, ale wydaje mi się, że no teraz będzie lepiej wyglądał, nie? Wiesz, no mi się podobał, ale tak... Słuchaj, no, ja jak widziałem te dokładki z boku, no. Co nie, i sam, to jak oś jest wysunięta z tym kołem, to była po prostu tragedia, nie? No, teraz jest lepiej, co? Slim GTR, nie widać, że jest szybki, a jest, można tak powiedzieć. No ja kiedyś, kurde... O, tu jeszcze mechanik z tej, mojej drodze. A, dokładki dokręcam, no, mimo że ruszasz. Dobra. Dzięki w ogóle, że te zbroje nie zdjęliście, jakby... Nie wiem, co ja sobie wtedy myślałem. Dobra, może wiesz... Chyba jakiś wam... Cześć, młody. Siemano, szefie. Cześć. Witam. O, refurka. Fajna bluza, posa. A, kurczę. O, fajna. No, szef też ma fajną. Mogę wyjechać?
Ta, można wjeżdżać jeszcze. Tam przelot zrobiłem, powinien lepiej budować. Przejadę się dla testu, zobaczę jak to jest. Jak chcę z tobą. To siadaj. Nie jechałem takim samochodem. Ja pierdzielę. W bagażniku będę jechał. O, i ten, ogólnie masz te świece w wydechach, co nie, zrobione. No. Dlatego tak może delikatnie czasem zadymić, ale ogólnie jest po to, żeby lepsze płomienie szły z wydechu, co nie? Żeby to fajny efekt dawało. Dobra, jadę się przejechać. O, słyszycie, moi drodzy, co się zmieniło? O. Inaczej silnik trochę brzmi, co kochani. Ale jak, co teraz myślicie? Teraz szczerze, w komentarzu teraz. Teraz jest Gitten GTR, podoba wam się? No, mi się podoba, no tamten też mi się podobał, ale rzeczywiście, jest taki w miarę normalny, no. Wy jak nie lubicie tych przebajerowanych, to i karbonowe dokładki jakieś na dole, takie duperele, więc teraz już powinno być okej, zresztą przejedźmy się. Pamiętaj właśnie, bo też... No? Bo to pierdzi jak stary z Krasnala. Moi drodzy, jeszcze jedna kwestia, bo wy mi zarzucacie, że ten GTR jest wolniejszy. Nie jest wolniejszy, tylko nie włączyłem największego mapowania. Tego najlepszego i nie mam go zamiaru włączać, bo na razie go nie potrzebuję włączać. Jak będę potrzebował, tego włączę. Na razie jedziemy na tym takim trochę lepszym. O, przejedźmy się. O! O, ja pierdzielę, ale to... O! No! Ale leci. No, teraz to fajnie brzmi, moi drodzy. Ale leci, leci GTR-ek. Dobra, widzowie, bo mnie tam hejtowaliście, że nie jedzie 500, te mapowanie. Słuchajcie, teraz jechałem 300. Włączam teraz większe mapowanie, moi drodzy. Dobra, możemy, moi drodzy, przyspieszyć, uwaga. O! O! Ja pierdzielę. Moi drodzy, już 300. 360. Już mamy 4. Patrzcie, goście tam jedzie. No. Zatrzymaj się, szybie! Zatrzymaj się! Ale patrzcie, jak się trzyma drogi, widzowie. A co to jest w bagażniku, widzowie? Ale leci! No teraz szefie, było dobrze. Zatrzymaj się, szefie. Młody, co jest? Poszedł drzygać. Nie gadaj, że on się drzygał. Ta fosa, jak ty w bagażniku siedzisz, idioto, zginiesz. Spokojnie. Tylko nie otwieraj tak go. Szybko. Dobra. Dobra, już spokojnie, już jedziemy spokojnie, panowie. Szefie, bo ja mam do ciebie temat. No? Bo ja szukam ogólnie pracy. Okej. Okay. I gdzie byś chciał pracować? Nie mam pracy. No nie wiem jeszcze, no szukam po prostu, żeby zarobić parę groszy. No, tylko moi drodzy, żeby była jasność, ten tryb, który był włączony, on działa tylko na chwilę. Dobra, wychodzę. Bo ogólnie, o kurde, bo te paliwo nie jest przystosowane i to wszystko auto by się zjerało, gdybym tą prędkość trzymał na chwilę. To było takie chwilowe przyspieszenie, nie możemy z tego korzystać za często. Prawie w ogóle nie powinniśmy z tego korzystać, bo tu przyciążamy auto. Ja się na tym dokładnie nie znam, udało nam się osiągnąć taki wynik, ale to nie znaczy, że jedziemy wtedy na bombie, więc ja jeżdżę na tym trybie, który mi najbardziej odpowiada i nie będę się przeginał. A co to Katarinka jest, czy co to przyjechała? O Boże, cześć, moi drodzy. No, no jak tam fura? No, bardzo dobrze, fajnie. A co z tym silnikiem było robione, bo jakoś inaczej brzmi? Proszę pytaj, no, jak tam większa, nie większa sprężarka jest wsadzona, kurbinka. I się wkręca, jak wiesz, trochę wejdziesz na obroty. No. To więcej, większe doładowanie, większy moment obrotowy jest zrobiony. Dobra, dlatego tak... Znaczy, jak chcesz, co nie, to ja ci mogę to zmapować, żebyś się tak nie wkręcał. Czujesz, że jest za mocny czy coś. No, znaczy teraz jest okej. Ta mapa, którą teraz mam, jest totalnie spoko, jakby ja ją czuję, nie? Znaczy, no ja wiem, że tam są trzy mapy grane. Tak, tak. No, na przełom... ja na tej standard, znaczy mam na tej drugiej, co przejeżdżę. Dobra, no to luz. No, jest spoko. A tak, fajnie. Ogólnie dobrze się zbiera? Ta, bardzo dobrze. Zbiera się, to mi na wymiot. Świece w wydechu działają? Tak. To działa co? Simono Chińczyk. Stara działa w wydechu. Jest gdzie. Stara, dobra modyfikacja. Nie, bardzo fajnie. Bardzo takie... Ja tym samochodem zawsze lubiłem poszaleć. W sumie to auto było tyle razy spalone. Gdyby nie przebijanie tablic i tych numerów, to już by dawno było zarekwirowane. Rudy jesteś. Tylko się nie rozwal. Ugaść. Spoko. Ty się mnie pytasz, kim ja jestem? No chyba skara Chińczyk! Śmiecie, który mnie potrącił prawie! Cześć, czego ty chcesz, powiedz mi? Ale ja walczyłem, gdzie tu... Z tego wrażenia to chyba w twojej starej. Poczekajcie chwilę, zaraz przyjdę, opaki. Co ty robisz, Cześć, w ogóle? Skąd znasz tych ludzi? No znam, a ty czemu masz jakieś gumowe
rękawiczki na sobie. Dziś jestem Sherlock Holmes. Wracając, skąd znasz tych ludzi? Ich znajomki, i to dobrze znajomki, prawdopodobnie zajumali mi siano. I patrząc na ostatnie 6 miesięcy, ten lokal sporo się zmienił. Dostali nowe klucze, nowe narzędzia, nowe wszystko. Oni zabrali mi pieniądze, albo ich znajomi zabrali mi. W każdym razie, oni będą za to odpowiedzialni, albo ich znajomki, jeżeli ich wydadzą. Zabrali stare 50 koła, tak o! No i co? Dałem się ukraść! Co ja mam z tym wspólnego, Cienk? No i to, że skąd znasz tych ludzi? Może masz jakieś dane? Nie mam danych, po prostu ich znam. Na pewno. Schowaj to. Na pewno. Cienk, schowaj to. I zanim wyjmiesz kastet, słuchaj, jesteś pewien stu... Nie wyjmę kastetu, wyjmę coś lepszego, patrz. Wiesz, co się nim robi? Strzela się do złych ludzi. Masakra, widzowie. Jak, Salco? Dobrze. Fajna zabawka, nie? Ja się w ogóle nie wierzę, że chcecie tym jeść, tym czego jadłem. No właśnie, no właśnie widzę. Jak to działa? Jak to jest możliwe? No tak. Zapytaj się mechanika, on jest serio Zrobione jest dołączany 4x4 napęd. Jak chcesz, tam masz przycisk, odłączasz przód i masz tylko tył napęd, co nie? Pierdzień. Co to powoduje? Szybciej się auto powoduje to, że na przykład na 4x4 masz szybsze zbieranie, szybszy start na przykład z 0 do setki, co nie? Okej. Na przykład jak wiesz, odłączysz sobie przód i będzie tylko tył, to będzie bardziej mieli, co nie? A jak dołączysz przód do tego 4x4, no to będzie się lepiej zbierał dużo. Yo, Dwayne, siemano, co tu się dzieje w ogóle? Siema, nie, wszystko git, wiesz, ogarniłem jedną rzecz. A wy coś tak wybraliście? Ale może skinny jeansy masz, Silas. No już nie miałem co ubrać, wszystko ufajdane. Policja tu jeszcze krąży. Dobra, ten, Co ty, to z Pepko wytrzasnąłeś? Ja ci dam Pepko zaraz. No ten... to na pewno nie jest drip. Dzięki w ogóle za pomoc z tym autem, mechanik. No, luz. Właśnie teraz roboty szukam. Tak, co byś chciał robić? Właśnie coś przy furkach, co nie? Ogarniasz, naprawiasz. Okej, okay, a... Podejdź do Quick Security, zagadaj z Ewką. Dobra, to podjadę, zapytam. Mam powiedzieć, że jestem od ciebie, tak? No, może zagadać, kurde, bo będziemy szukać. Mieliśmy kiedyś mechanika, ale... Się wymechanikował, nie? Uciekł nam, nie? No, to nieźle. Nie by się coś znalazło, ale też szukam roboty. A w czym się sprawujesz, kolego? No, tam coś przy mechanice samochodowej. Ale to wy nie razem działacie, czy jak? Znaczy nie, ja nie znam właśnie kolegi tutaj na bok. Ale jak coś potrafi, to... Słuchajcie, wpadnijcie do Quicka, tam może coś być. Salsa, bo ja bym cię potrzebował. Spoko. Pojedziesz ze mną, czy masz coś swojego? Dobra, to ja... Mam swoje, ale to wiesz, może wrócić, ewentualnie, nie wiem. Możemy na dwa jechać, jak chcesz. Nie, to dawaj. Dawaj, chłopaki, widzimy się potem. Dobra. Miłego. Coś rozmawiać. Dobra, widzowie, wracamy na ziemię. Getter jest fajny, fajnie, że to ogarnęliśmy, ale słuchajcie, dostałem nagranie od Payna i chciałbym je zobaczyć. Słuchaj, stary. No. Dostałem nagranie od Payna. Jakie nagranie? Pain został aresztowany. Okej. A mi jakieś nagranie wysłał i właśnie chciałem zobaczyć, co to jest. No i spokojnie, mam ci to jakoś odkodować. Nie, no podjedziesz ze mną, bo i tak musiałem z tą pogadać w kilku kwestiach, bo nie mogę na ciebie trafić, stary, w ogóle. Co się z tą działo? No, wiesz co, temat jest bardzo lesterowy. To znaczy? Co można myśleć lesterowy? No, ogólnie chłop uczył mnie takich już bardziej niebezpiecznych chwytów, jeśli chodzi o hakowanie. I wiesz co? No? Nie podoba mi się to, co zaczynam potrafić. To znaczy czemu? Bo jeżeli ja potrafiłem wyłączyć helikopter, tak po prostu, dawniej, no chwilę temu, nie, rzecz mówiąc, i dajmy, gdy wrzuciłem taki czujniczek do auta, mogłem wysadzić samochód, to teraz, gdy samochód ma elektronikę, mogę zacząć nim na przykład kierować. Okej. Okay. Czy ty byłbyś w stanie... Co się tu dzieje, stary? Co jest? Czemu oni naprzeciwko wjechali? Jaki ruch dzisiaj jest powalony, chłopie. Dawno nie było tak tutaj ciasno, nie? Co się dzieje? Wiesz, no jest mega ruch dzisiaj chyba na mieście, bo... Kurde, policja się obyczai, no. Ej, widzowie, zamknijcie ile jest ludzi. Zetnę ich tutaj. O kurde. O, stary, ale go zniosło w dół. No. O. Yo, co się dzieje, ty? No jest, czemu on naprzeciwko wyjechał?
Słyszycie, moi drodzy, jak to autko chodzi? Pięknie. Co teraz? Cześć, Ewa. Cześć. Ewa, masz chwilę? No, mam. Salto, Salsa, chodź. Dobry, dzień dobry. Dzień. Ten, Ewa, proszę, chodź na chwilę z Salsą do mnie. Jasne. Ogólnie potem jeszcze przyjdą koszulki nowe. Tak? To jest takie polo, czy co? O, tutaj jakieś babeczki. Dzień dobry, dzień dobry. Widzę, że się kręci, Ewa. Tak, na spotkanie przyszły. Okej. Okay. Dobra, widzowie, musimy tu pójść coś ogarnąć z tym nagraniem. O kurde, a tutaj co, jakieś zgromadzenie? O co tu chodzi? Panie do pomocy. Panie do pomocy, wiecie, jakby... Kto dopuścił do moich maszyn jakieś ropuchy? Wyprośmy, panie. Dostałem pendrive'a od Payna i chciałbym, żebyście ze mną go oglądnęli. Bo... Co to jest pendrive'a? No właśnie nie wiem, cholera, co to jest, więc chciałbym to z wami oglądnąć, żebyście byli i pomogli mi przeanalizować. Payne mi dał coś mocnego, więc Jaya nie ma, nie mogę na niego trafić, więc mi pomożecie. Masz tutaj, Salsa. Dawaj tego podać. Netflixem, chilla, podłączam to i lecimy. Dobra, Salsa, widzowie. Proszę cię. Dobra, widzowie, puszczamy to. Ej, widzowie, zobaczcie, tutaj jest jakieś nagranie i tam chyba jest tak, to jest chyba Axel, moi drodzy, a tam chyba stoi Scorpio. Dobra, puszczamy to nagranie i zobaczymy, o co w tym chodzi, moi drodzy. Ale jaja, dobra, puszczam to. Jesteś gotowa? Dawaj. Ewa, Salsa? Dawaj, no dobra. Już widzę, kto tu włączaj, siedzi, nie? Włączaj, to po prostu ciekawe, daj to. Puszczam nagranie. Halo, śpiąca królewno, wstajemy. Czego ty chcesz? O kurde, widzowie. Co ja tu robię? Wiesz, gdzie się znajdujemy? To tutaj. To tutaj rozmawiałem z Dwaynem. Nie chciał przystać na warunki naszej współpracy. Tylko wiesz, co różni ciebie od Dwayna? On nie ma takiego problemu jak ty. A ja jestem w stanie ci pomóc. I ty dobrze o tym wiesz. Nie jesteś w stanie. Nie jestem w stanie. Ja nie jestem jak Dwayne, że... Coś obiecuję, a później obietnica znika. Ja dotrzymuję słowa i robię to, co obiecuję. Ale najpierw ty mi powiesz parę rzeczy. Nie. Co nie? Skąd masz wiedzieć o obietnicy? Obietnicy? Słuchaj, dużo rzeczy wiem, ale... Wiedza, którą najbardziej cenię, to ta, o której nikt nie wie, że ją posiadam. Ale do rzeczy, jeżeli chcesz jeszcze kiedykolwiek stanąć na nogi, to powiesz mi teraz, i od tego zaczniemy, gdzie jest magazyn Blue Jazzu. Na dobry początek naszej współpracy. Jeżeli teraz tego nie powiesz... Ja cię nie znam. Skąd mogę wiedzieć, że mnie nie oszukasz? Axel, a czy masz jakiekolwiek inne wyjście? Dwayne mi obiecał, no. Dwayne ci obiecał. A widziałeś jakieś rezultaty jego pracy? Widziałeś, żeby cokolwiek robił w tym kierunku? Ale to potrzeba czasu. Czasu. Tylko, że... Wiesz... Ktoś, kto nie robi nic... Czasu... Nic nie spowoduje. Nie spowoduje, że nagle z niczego stanie się coś. Dwayne nic nie robi w tym kierunku. Zostawił cię. Tak jak wiele innych swoich ludzi. Dołączasz do tego grona. Tylko, że ja jestem w stanie ci pomóc. Wyciągam do ciebie pomocną dłoń. To jak będzie? Gdzie jest magazyn Blue Jazzu? Czy w paleto. Dobry chłopiec. Daj mi chwilkę. Co jest? Czekajcie, widzowie. On stary wszedł na psychę, nie? I to tak, przecież, ale Axel nie mógł nic zrobić tam. Widzisz, Dwayne, ja cię mówiłam. Ja pierdzielę, moi drodzy. Axel nas nie sprzedał. Wychodzi na to, że Axel totalnie nas nie sprzedał i jest niewinny. Oglądamy dalej, co? Tam ktoś w ogóle stoi, widzisz? Ja jestem ciekawa, z kim on rozmawiał jeszcze. Tak, właśnie. Się stary źle zapowiada. Zobaczcie, przecież... widzowie, na koło pokazuję teraz myszką. Ten gościu, kto to jest? On tam stał wcześniej przy Scorpio chyba, nie? Nie, dobra, wydawało mi się. Ale tu stoją na jacyś najemnicy. A tutaj, moi drodzy, stoi jakiś dziwny typ. Dobra, Ewa, jesteś gotowa? Oglądamy dalej? No, lecimy, stary, musimy. Dobra, zobaczmy, co tam jest, moi drodzy. Ajajaj. Witaj. A więc słyszałeś naszą rozmowę? Słyszałem. No i jak? Myślisz, że to dopiero pierwsze kłamstwo?
jakie zamierzał mi powiedzieć. Co on ci powiedział? Przede wszystkim muszę się upewnić. Muszę się upewnić, czy to naprawdę było kłamstwo, więc powiedz mi, jaka jest prawda. Chcę go zaskoczyć. Fabryka Blue Jazzu znajduje się na Industriacji. Kto to jest? Kogo to jest głos? Kojarzysz ten? Salsa? Wiesz co? Stary... Kompletnie nie na razie. Dobra, czekaj. Współpracować. Doceniam to. Liczę na to, że spowodujesz upadek Originals. Że przyczynisz się do tego. Tak? Jak cię uczyłem. Originals już nie żyje. On umiera. Upada! Sabotaż. Cichy sabotaż. Słuchaj, wszystko to, co spada na Excela, jest winą mą. Udzięczę. Słyszysz mnie? No. A mnie ciarki przechodzą. Kto to wiesz, był? Kim ja jestem? Nie, stary, coś tu jest nie tak. Mówię o jakiejś rodzinie. Czekaj, coś skopi, mówisz do Excela. Zdajesz sobie sprawę. Zdajesz sobie sprawę, kim jestem. Mimo to kłamiesz. Jak kłamiesz? Żywe oczy. Jak kłamie? Jak kłamie? Pracuję tam, chyba wiem, gdzie to jest, nie? Wiesz, gdzie to jest. Paleto. Możesz, bardzo cię proszę, pełnym zdaniem. Gdzie jest magazyn Blue Jazzu? W Paleto. Paleto, a nie na Industrialce w Los Santos. Co? Dobra, widzę, że nie ma sensu Czekaj. Rozmawiać. Nie. Nie widzę. Nie widzę dalszego sensu, po prostu. Chłopaki. Nie, chodź tu. Chłopaki, zajmijcie się nim. W inny sposób zdobędę te informacje. Ale miło, że się starałeś. No dostał taki środek, że po prostu po jego podaniu możesz mu nagrać. Ej stary, to jest znowu ten sam gościu. Nie jest to racjonalne, co będziesz teraz z nim robił, on tego nie zapamięta. Więc możesz mu nagadać wszystkiego, na co tylko masz ochotę. Co oni robią w laboratorium? To się okaże. Co oni mu podali? On tam chyba leży z tyłu. Tak, tam jest Axel Aknis. No cóż, idiotą można być nazywanym, ale potem idiota buduje całe centrum dowodzenia. Dobrze mówisz. W takim razie budźcie go. Ale przyjemnie się patrzy na niego z góry. Chcę z nim pomówić. No to go budzimy. Budzimy się, kolego. Co? Kim ty jesteś? Stajemy. Co ja tu robię? Nie powinno cię interesować, kim jestem. Stajemy. No ciekawie, jak mam stanąć. Dobra, wyjdź już. Wyjdź! Axel. Tak się cieszę, że mimo wszystko skorzystałeś z naszej umowy. Skorzystałeś z tego, co ci zaproponowałem. Dziękuję. O czym ty gadasz, człowieku? Jakie umowy? Wszystkie informacje, których potrzebowałem. Dziękuję. Nie, to nie może być prawda. Nic ci nie powiedziałem przecież. Pamiętaj, że jestem osobą słowną i wywiązuję się ze swojej umowy. Do jutra dostaniesz próbkę i powstaniesz na nogi. Obiecuję ci. Ja nie chcę tej próbki. Weź mnie stąd, wypuść, człowieku. Wypuść mnie stąd. Do tego czasu musisz odpoczywać. Wypuść mnie! Ale grube gówno, moi drodzy. Ja pieprzę. Stary. Was też przeszły takie ciarki? Jakby tak. Tylko mnie. Salsa, wykadruj tego gościa. Tak, on jest kompletnie podejrzany, no. Próbkę jego głosu pobierz. I po wszystkich... Skąd? Po wszystkich chłopaka z naszego osiedla wyciągnij. Ten gościu zdecydowanie znał Axela. Niestety mamy czarno-białe to nagranie, ale to może być ktoś z naszych. Czyli dywersja, bo już sabotaż. Nie było powiedziane, że o rodzinie, że ona upada. No właśnie. I sabotaż jest właśnie z jego winy. To wychodzi na to, że musi to być ktoś od nas. Musi po prostu. To jest niemożliwe, że ktoś z zewnątrz. Roześlij to po chłopakach. Dostępu do informacji. Tak. Mówiłam ci, widzisz? A ty mnie nie słuchasz nigdy. Ale przecież nic nie chciałem zrobić Axelowi. A Jay to co? A Jay to jest... No właśnie, no on to już wiem w ogóle, ale... Jayem to ty się zajmujesz, także to dłuje na nim. Ja się przed nim nie zajmuję. Widzisz, wyrzuciłaś go z chaty, nie da się go na smyczu. Nie, przepraszam utrzymać. Bardzo, nie wyrzuciłam go z chaty, on sam chciał się wynieść. Dobra, to daję ci zadanie, masz go przynieść i znowu tak wyhartować, żeby był dobrym Jayem, okej? Okay? Tak, chcesz, żebym to zrobiła? Uważaj, lepiej, bo jeszcze się dostanie. Dobra, dobra, mogę to zrobić. Zaraz ale będzie, że ty się wprowadzisz, ten, słuchajcie. Dobra, koniec tego, jakby... Jezu...
biedne dziecko. Do roboty. Axel jest po prostu niewinny. Ja pojadę do Axela, dogadam się z nim, a ty jakbyś mógł ustalić, wysłać ten... Jak ktoś się zorientuje, kto to jest, to niech od razu daje znać. Cholera, ja muszę jechać do Axela, zanim stanie się coś strasznego. Silas go ma, nie? Tak, tak, leć stary, leć. Dobra, jadę do niego. A mogę jechać z tobą? Możesz. Ja pierdzielę, dobra widzowie, zwijamy się, jedziemy po Axela, kurde, gorzej, że Jay jest na niego nakręcony, stanie się jeszcze krzywda, kurde, ale go wykorzystali, a my tak najechaliśmy. Witam szefowo. Witam. Cześć, musimy jechać. Wybaczcie, jakby, dobrze, ogarnijcie wszystko dzisiaj. Musimy na chwilę pojechać, zaraz wrócimy. Dobra. Później, dobra. Naprawdę. Ciekawe. Siadaj, Ewa. To co, muszę teraz znowu czekać. Dobra, to zrekrutuję. Dobra. Czekaj, dowiem się, gdzie są, łączę częstotliwość. Ej, Jezu, ja nie wierzę, w co się właśnie stało, naprawdę. Halo, halo! Silas! Halo, czek, radio. Silas, tu Dwayne. Jesteś? Halo, halo. Silas, jesteś? Jestem. Jesteś z Axelem? No jestem, jeszcze akurat siedzimy na tym... Tam, gdzie? Gdzie? Gdzie stadion na Sandy, na tych kamperach. O kurde, widzowie. Silas, napisz mi szybko SMS-a! Pisz do mnie szybko SMS-a, Silas! Już piszę. Ta osoba jest na naszej częstotliwości. Mogą jechać po Axela. Ewa, to nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś jechała. Właśnie... Widzowie, tam mogą jechać ci ludzie. Jadę. Weź Axela i spieprzaj. Spotkajmy się przy dinozaurze. Dobra, jedziemy, Ewa. Trzymaj się. Dobra, widzowie, jedziemy szybko. Ja pierdzielę. Zapięłaś pasywka? Tak, wszystko zapięte akurat. Dobra widzowie, pędzimy tam szybko. Mam złe przeczucie, ale chyba ktoś wie, że się dowiedzieliśmy. Pytanie, kim jest ta osoba? Ewa, to zabrzmi absurdalnie. Ale masz broń? Mam. Dobra. A czemu pytasz? W razie W. Dobra, jak coś to mam, jestem przygotowana. Wiem, że nie pochwalasz tego, co teraz robię. Wsiądź na kierowcę. Na kierowcę? Czemu? Weźmiesz Axela. No dobra. Poczekaj. Jak coś, to uciekaj od razu, słyszysz? Słyszę. Dobra widzowie, mucham na zimne. Gdzie oni są, cholera? Gdzie oni są? Ten płot za nami przebije, szefka, jak będzie trzeba. Jasne, po prostu cofnę. Weź Axela i zawiesz go do Quick Security. Dobrze, zawiozę go. Pamiętaj, że... Już jadę, tylko mam mały problem, gonią nas. Nie wiem, kto to jest. Silas, zejdź z tej pieprzonej linii. Dobra, Ewka, jadę za nim. Trzeba będzie na dinozaurze, ale mówię, gonią nas. Silas, zamknij ten pieprzony ryj! Pomóż szybko, Axela, przyjdź do samochodu Ewki. Szybko, Silas! Pomóż Axela przerzucić, idioto! Już. Szybko! Dobra, Silas, trzymaj się! Cholera, Silas dostał. Co robić? Kurde, nie mam pomysłu, widzowie. Dobra, muszę improwizować. No, trzeba stąd spadać, nie ma z nimi szans. Silas! Czy oni się wycofują, widzowie? Uciekają oni. Kuźle. Silas! Stary, trzymaj się! Wow, moje kolano. Ja pieprzę, widzowie. O cholera, followują nas. Sorry, Silas. Dobrze, mam tu mig, widzowie. Idiota, widzowie. Silas! Cholera, muszę go jakoś przywiązać, moi drodzy. O kurde, tam jest gościu. To policja. Dobra, spadam. O kurde, widzowie, spadam. Silas! Kurde, związałem go, moi drodzy. Trzymam się.
Kurde, związałem go jakąś liną, moi drodzy, ale muszę uważać. Ja pierdzielę, policja. Mogę go wstać do środka, jestem dzbanem! Kurde. Kurde, muszę uciec. Ja pierdzielę. Nie mogę się zderzyć teraz. Kurde, nie mogę zrobić tego, co chcesz, by dawno ich zgubił, moi drodzy. Co zrobić? Silas, żyjesz? Jeszcze żyję. Cholera. Trzymaj się, stary, będzie trzęsło. Sorry, że cię tak związałem. Mam się, trzymam się. No, nie widzowie, nie tu, nie tu. Oni pojechali pewnie tam prosto, będą mnie szukać na mieście. Najgorsze, co mogłem zrobić, widzowie. Najgorsze. Dobra, jest git. Dobra. Stary. No. Chodź, chodź, czekaj, odwiążę cię. Czekaj, czekaj, czekaj. Kurde, ty jesteś strasznie ranny. Próbuję coś zrobić. Czekaj, wejdę na krótko, na quick security. Moi drodzy, zmieniamy naszą częstotliwość quick security. Medyk! Tutaj Dwayne, halo! Quick security, jesteście? Kurde. Halo, halo. Halo, jest medyk na quick? Halo, halo, jest medyk. Wyślijcie go na stanie, tylko nie zawiadajcie nikogo. Potrzebuję szybko jego pomocy. Szybko, szybko, szybko. Wysyłam. Dobra. Cholera, za niego będzie ktoś. To niech się pośpieszą, mama. Kurde, stary, tracisz dużo krwi. Cholera. Nie wiem, co robić, widzowie. Musisz, stary, spokojnie oddychać. Nie dostałeś w barki. Przeszedł na wylot ten z tyłu. Gorzej. Nie no, cholera. Przeszedł ci na wylot, stary. To chyba dobrze. Jak się czujesz? Nie wiem, czy... W głowie mi się kręci. Cholera, moi drodzy! Silas stracił przytomność! Dawać tu szybko! Kurde, zobaczmy te rany z drugiej strony. Przeszło, moi drodzy, mu tutaj. Ale się wykrwawia, cholera, nie wiem, co mam zrobić. No, medyk jedzie już. Wyciskać rany muszę. Jedzie, medyk. Dobra, pomogę mu tak, widzę. Nie będę uciskał tu. Kurde, tu powinien też uciskać. Będę uciskał te rany, no nie mam nic innego do roboty, kurde, no. Tracimy go, widzowie, tracimy. Gdzie jesteście już? Gdzie jesteś? Stajnie, cholera. Dobra, koło kasyna jesteśmy. Szybko! On się wykrwawi, moi drodzy. No on się, cholera, wykrwawi. Jesteśmy. Gdzie jesteście? Nie widzę was. W której stajni? No pomiędzy, szukajcie. O, przyjechaliście. O. Dawaj, szybko! Co się stało? Tutaj robisz. Na firmę jedź. Dobra, jadę. Cholera, ktoś tu z Quicka przyjechał, moi drodzy. Bierz go, przejmuj go. Masz tutaj torbę. Coś ty zrobił. Podaj po lewej. Masz? Podaj gazetę, są takie kwadratowe. Widzę. Z tego co widziałem, to pociski przyszły na wylot. Spokojnie. Przy okazji podaj bandaż elastyczny i trzy bandaż strypy. Dobra. Ja pieprzę, moi drodzy. Chyba to. To jest wasze auto? Tak. Nie. No, nasze, nie nasze. Dobra, widzowie, to auto. Nie przestraszcie się! Weźcie go! Cholera, nie pomyślałem! Bierz go, policja przyjedzie. Co ja odwaliłem, widzowie? Dawaj go! Jedź. Dawaj go do tyłu, będę prowadził. Dawaj, medyk, do tyłu z nim. Cholera! Jedź! Jadę! Kurde, widzowie, ale to było durne. Wyłączyłem myślenie teraz. Miarę powoli jak możesz, albo nie po wybojach. Oho, policja, widzę policję. Jest, no. Nisko. Chyba jechać, bo ci wykrwawi. Nisko, czekaj. Czekaj. Fosa, podaj mi jeszcze jeden bandaż. I przy okazji dwie gazy. Tutaj. Torba jest tam. Masz torbę. No dobra. Trzymaj go tam. Dobra, tam teraz pytanie. Mam go wieźć do szpitala? Jedynie. Ja ci tego nie zrobię teraz, nie ma szans. Brakuje nam, no praktycznie wszystkiego, żeby... Dobra, jadę. Ogarnij go. Płuco czy coś? Raczej płuco ma normalne, nie ma odmy. Ja pieprzę. No to nie jest, moi drodzy. Przypadkiem mam przeleciało idealnie pomiędzy płucą a sercem, żeby było zabawić. Nie wiem jak, ale dało radę. Mhm. Dobra, jadę, widzowie. Jadę. Śpieszę się jak najbardziej mogę. Potrzebujemy lekarzy! Cichaj, biegnę po lekarza. Niesamowite. A ostatnio tyle i było. Gdzie są ci ze strony lekarze? Są tu lekarze jacyś? Tutaj, tu. Szybko. Sila. Ja pierwszy, ale akcja. Boże, co za głupota. Ewka dojechała do Quicka? No nie widziałem jej.
My żeśmy jażem szybko wyparło z kilka przed. Foca, zostań tutaj, nas informuj, dobra, słyszysz? Dobra. Ja lecę do Ewki. Kurde, już srał pies na mojego getera i wszystko inne. Teraz pytanie, czy Ewka jest cała i ten. Jedziemy szybko. Macie więcej szczęścia niż rozumu. Mhm, jak zwykle. Wsiadasz? Ewka dojechała do tego Quicka finalnie? Podobno tak. A ty nie widziałeś jej? No nie widziałem jej, bo ja torbę pakowałem na szybkości i wybiegłem. Rozumiem. A po ostatnie jeszcze braki mamy. Ja pierdzielę. To jednak ratuje życie. Aby to chłopak wytrzymał. Nie powiem, że niekiedy przydałby się jeszcze jeden do pomocy. A masz kogoś? Policja? Nie. Kurde. Cholera. Nie myślę, wyłączyłem się, moi drodzy. Wyłączyłem się totalnie teraz. Śmiecie, kurde, jak oni jeżdżą, co tu się dzieje? Tyle ludzi nagle. O kurde. Myślisz, że mogę? Dawaj. O, nie widział. Dawaj. Ten karabin wejdź z auta. O kurde. Już ogarniam tu auto. Aha. Ewka! Ewa! Co? Gdzie Axel? Axel, wszystko w porządku? Ewa! Wszystko dobrze. Jesteście cali? Poczekaj. Jakby jestem cały, ale nie wiem, o co chodzi. Poza twoim autem, oczywiście. Na rekrutację. Dobra. Wisio, weź oblicę. No dobra, co za ludzie. Jesteście cali? Cali, ale... No tak, ale trochę jest. Dobra, auto to jest tylko auto. Ważne, że wy jesteście cali. Axel? Silas? Co z Silasem? Silas jest w szpitalu, stracił przytomność. Dostał 3 razy. Walczy o życie w tym momencie. Co? To jest mój najbliższy przyjaciel, no. On musi żyć. Dobra. Co to w ogóle to... byli za ludzie? Właśnie cholera, nie wiem, co to byli za ludzie, ale domyślam się. Mieliśmy kreta. I tak się składa, że ja oddałem komunikat, że jadę po Axela na częstotliwości naszej ekipy. Mogliśmy ją zmienić i wskazuje to tylko na to, że mamy kreta w środku. Axel! Kreta, bo mamy nasłuch. To nie byłem ja, Dwayne. Przysięgam, że to nie byłem ja. Axel, wiem, że to nie byłeś ty. Jesteś niewinny. Doszliśmy do tego, przepraszam cię. Nie powinniśmy cię oskarżyć. Bardzo cię przepraszam, to nie twoja wina. Zostałeś wyrobiony i oszukany. Czemu nagle? Dostaliśmy nagranie. Ktoś nagrał, jak Skorpio cię szantażował. Salsa, podeślę ci zaraz nagranie. Może ty rozpoznasz ten głos. Sprawa jest taka, że jeden z naszych z Originalsu nas zdradził. Ale przecież tym kretem to chyba ja jestem, czy nie? Właśnie nie. Wiesz co, FK, może pojedźmy do ciebie do domu, są dzieciaki? To zwołamy tam Jacoba. Pojedziesz z nami, Axel. Pojedźmy stąd. Dzięki, medyk. Ty, a co z rekrutacją? Poczekajmy chwilę. Fosa, jak tam? Jestem. Uda ci się, naprawdę. Jak tam, Fosa? No nie wiem, nie pozwalają mi wejść do środka, na razie nie wiem, co bo go operują. Naprawdę, więcej tu nie ogarnę z autem, chyba będą mi je zabrać. Który to na mechanika? Dobra, weźcie na paletę. Dobra, szefie, a co to było tam? Nieważne, nie interesuj się teraz. Skup się na robocie, a nie. Nie ma roboty. Który to mechanika są? Bo to widzę tylko jednego. Co to za auto? Od Ivo, miałam ci powiedzieć, ale wleciałeś tutaj z rozpędu, więc... No właśnie. Możemy go użyczyć? Tak, jasne. Dwojny, chyba ktoś do ciebie w tym czerwonym. Bo nie, Waskot. To chyba nie do niego, wiesz? Panie komendancie, a może być troszeczkę później? Jest pani tak, panie komendancie, nie mamy teraz na to czasu. Kluczekiem już w stacji. Jest pani zatrzymana pod zarzutem zakochania się. Dobrze, panie komendancie, naprawdę, ja obiecuję... Proszę ją aresztować. No chyba cię głowa boli. Panie komendancie, nie mamy teraz na to czasu. Schowaj tą kamerkę, bo ci się krzywda stanie. Ale dobrze. Nie teraz! To wieczorem, umówmy się wieczorem. Koło 20. Będę dobrze. Wolna. Dobrze, masz przyjechać. Dobrze. Pomóż mi wsiąść się, jak to robi. Chodź, wsiadaj. Myślisz, że Jacob może rozpoznać ten głos? Powiem ci, wiesz, jak on praktycznie z większością cały czas trzymał, to może powinien. No. Zadzwoń do niego, że będziemy u niego. Dobra, już dzwonię. Niech mi ten wyśle, co nagranie, to może ja coś zadziałam, może rozpoznam. Tak, spokojnie, dojedźmy. Jay odbiera? Jay nie. Co z tym Jayem zasrany, cholera? Nie wiem, ma wyłączony telefon ogólnie. Na nim nie możesz prawie polegać. Ja nie wiem, co się ostatnio z nim dzieje. A on wie, że byłem wyrabiany, czy... Nie wie tego, bo go nie było. Chodź, ciągam ci wózek. O, dzięki. Jacob, chodź! Co jest? O, Axel, cześć. Siema. Patrzcie na to. Salsa, jesteś? No, co jest? Przyjedź do Ewki. I do jej domu? Tak. O, cholera. Jakoś
Nie mogą do mnie zejść te emocje. Ale o co chodzi? Jacob, jak coś, jakbyś pytał, jestem cała i zdrowa, wcale nie, prawie nie zostałam postrzelona dzisiaj. Ale co jest? Jak to? Jakby akcja ratowania Axela, tyle ci powiem. Zaraz się przekonasz dlaczego. Tak. Okej. Okay. Temu wszyscy chcą dorwać mnie. A co? Zajle będziesz salsa? My tu jesteśmy, to już podjeżdżam. Tak? Nie wiem, jestem najsłabszym ogniwem. Najłatwiej mnie złapać, czy jak... A, słuchaj, wiesz ile chłopaczków jest u nas? Właściwie to było, które było gorsze od ciebie. Można było ich złapać, oni, nie wiem, byli sprawniejsi od ciebie 1000 razy. Nie ma to znaczenia, rozumiesz? Kurde, Jacob, nie wiesz o co chodzi, stary, zaraz zrozumiesz. Gdzieś ty się cholera podziewał, stąd cię też szukałem. No. Wszyscy gdzieś znikacie, ja nie wiem, i ty, i jakby, kujek, ja nie wiem, wszyscy wszędzie gdzieś latacie. Ja nie wiem, ja po prostu już ostatnio nic nie wiem. Bo. No siema, jestem, co jest? Ja zajmowałem się to nagranie. Puść mi to nagranie, stary. No już. Chyba zapomniałeś o nich, co? Ty mi mówisz, że ja zapomniałam o własnych dzieciach. Przepraszam bardzo. No masz, oglądaj sobie to. No pokaż to. Poznajecie ten głos? Poznajecie czy nie? No poznaję. Kto to jest? To jest taki jeden, no... Jeden z nowszych tam. Tak szczerze to nawet nie wiem skąd się wziął, bo na pewno nie jest ode mnie, nie? No to jest jeden z naszych chłopaczków, nie? No ale tak, ale to... który? Nie wiem, nie jest ode mnie, to jest, jak on miał, Marko. Macie do niego jakiś namiar, kontakt? Markus. A macie telefon, numer telefonu do niego? Wszystko zostało stracone, jak nam na fabrykę wjechali, tam mieliśmy wszystko. Ja pierwszy. Ale numer telefonu, panowie. No ja tego nie zbierałem. Kurde, może i znajdę, a o co chodzi? No, no nie widziałeś o co chodzi? Co ty głupi jesteś? No, Jacob. Dobra, no wygrzebię ten numer. To do roboty, stary, no mamy mało czasu, nie? Nie wierzę, że on tam był. Jasne, to idę poszukać tego telefonu. Lec, stary. Przepraszam, Axel, jeszcze raz. Dzień nie, słusznie cię oskarżyłem. Dobra, ale w sumie to też moja wina, bo nie myślałem, że to ja przydałem informację u was. Ja się zastanawiam, co to był za środek, ci podali. Pamiętasz coś z tego, czy nie? Pamiętam tylko jak tam jakieś flashbacki, tak cząstkowo to jakieś pamiętam, mało. A ten środek, co ci podali, to co to? Nie pamiętasz, że cokolwiek mi dawali. Kiedyś powiedziałeś, że chcieli postawić cię na nogi. To widziałeś to, jak to działa? Nie, bo mi mówił właśnie, że się dobrze spisałem i że będziemy do tego. Że będzie mi to podawał. Tylko wiecie mnie, co zastanawia? Kto to cholera nagrał? Raz, co to był za środek, który dostawał Axel? Znaczy wiecie, oni wtedy byli przy torach kolejowych, to był pewnie tam kamery, tam był remont. Monitoring, no, praktycznie. No. Zastanawiam się, co to było za laboratorium, też pewnie mieli gdzieś ten nagrania. Ale pewnie chcieli to usunąć. Ale FK, nie sądzę, że oni by się nie zabezpieczyli do tego stopnia, żeby kamery działały. Bez przesady. Dobra. To zrobimy tak. Skąd to nagranie? Właśnie się zastanawiam, czy to nie było celowe. Co jest? A więc tak, to na tym telefonie są numery do 112 chłopaków. Mamy czterech tych, jak oni mieli? Marko? Markus. Nie, Markus. Mamy czterech Markusów, no i w sumie tyle samo Marko, dlatego nie wiem, który to do niego. No to będzie trzeba ustalić. Trzeba będzie wbić to w komputer i pojeździć se. Jedyna opcja przecież. To ty ewentualnie wejdę, jeżeli ma w chałupie i jest w chałupie, to wejdę mu w monitoring albo coś. Albo przetrzepę mu komputer, jak będę mógł wbić po prostu, jak będę miał jakieś połączenie. Możemy się tym zająć. Dlatego to zrobię. Tylko potrzebuję czasu. Naprawdę nie zorientowaliście, że mieliście kreta? Wiesz. Każdy może być kretem, jeżeli dajemy dostanie 3 miliony w kieszeń, nie? Kumasz? No to też fakt, jak masz 50 chłopaków, którzy robią robotę, no to ciężko jest, prawda, znaleźć tego jednego. Ale i ten jeden tak się dobrze maskował, że współpracował ze Skorpio, nie? Także... No. Dobra, a komu możemy ufać, cholera, z naszej ekipy? Jay nie odpowiada. Nie, ja nie wiem, co z nim znowu się dzieje. Jay był dziwnie nakręcony, żeby dorwać Axela. Nie wiem, ja Jayowi w sumie nigdy nic nie zrobiłem. A ty? Gdzie się podziewasz, Jacob, cały czas? No już powiedziałem, zajmuję się dziećmi, jestem tu w domu. Stary, nie tylko, czekam... mój drogi, nie tylko, przepraszam bardzo. Czasami jak wracam z domu, to cię nie ma. Gdzie jest Paul? Ej, no właśnie. Widzicie, gdzie nagle rozpadło się nasze towarzystwo i co? I każdy robi coś i nikt nie wie, gdzie kto jest.
Tak to działać no, dłużej nie będzie. Albo jesteśmy dalej paczką, albo się kurde żegnamy. Albo wstrzykuję wam GPS-a w... Nieważne. Salsa, proszę coś. Ja tu zostaję. Jacob, gdzie się szlajesz? No, wróciłem na ulicę, okej? Okay? No, słuchaj, no, jak zniknęło Originals, no to musiałem wrócić do tego środowiska, tak? Czyli działasz na własną rękę. Dobra, słuchajcie. Trzeba jakoś posprzątać to gówno. Po pierwsze, trzeba znaleźć Jaya. Coś mi tu śmierdzi. Bardzo mi tu śmierdzi. No. Po drugie, zgromadźcie tutaj ile osób się od nas. Ci, co są chętni, to niech się tu pojawią. Będziemy szukać tego całego Marko. A ja jadę szybko do prawnika. Dobra. Ja trzepę te numery od Jacoba. Za godzinę widzimy się tu wszyscy. Zwołajcie wszystkich, koło można. Ale Dwayne. No? Nie masz nic przeciwko, tak? Rzeko, pogadamy zaraz. No dobra. Powiedz Halsie, że wziąłem jego auto. Dobry. O, kto tutaj do mnie zerka, kula odporna? Coś się dzieje? Co się dzieje? Prowadzę pewną sprawę i nie czuję się bezpiecznie do końca. No to... Sobie tutaj. Coś się stało, no. Mój kumpel został zatrzymany przez federalnych. Chciałbym się dowiedzieć, czy coś mogę pomóc w tej sprawie. Czy ty jesteś w stanie coś zadziałać? Chodzi o Roberta, który jest zwany jako Payne. Jest gościem z Meriwether. Nie znam nazwiska. Okej, okay. A gdzie siedzi? Gdzie go trzymają? Federalnie go zawinęli, nie wiem. Zakładam, że w wieżowcu, nie? Fibu czy coś. Pewnie tak. Daj mi chwilę, zadzwonię w dwa miejsca. Dowiem się, co mogę działać. Byłoby mi bardzo miło, nie? Dobra. Zadzwoniłem i powiem ci, że nie dam rady nic ogarnąć. Jak to nie dasz rady? Po telefonie jednym? Zadzwoniłem do osoby, która ma największą władzę, która mogłaby, pomagała mi już nieraz i mogłaby pomóc, ale powiedziała, że nic nie da się załatwić. No to jak to tak szybko zweryfikowaliście? Coś mi tu śmierdzi. Po prostu mam kontakty z jedną ważną osobą z FIBU i od federalnych i powiedziała, że jest trzymana i ściśle trzymana i nie ma szansy, żeby ją wypuścić, żeby go wypuścić. Czekamy, że nic nie zrobimy. W tej sprawie, choćbym chciał ci pomóc, to nie mogę. Totalnie nic się nie da zrobić. Jeszcze jeśli jest... osoba, z którą rozmawiałem, nic nie pomoże, to tym bardziej ja, a nie nikt inny. No dobra. Jeszcze jest jedna sprawa. Słucham. Niespełna sprawa z policją. Przez ich niekompetencje ucierpieli moi ludzie i moja firma została zrujnowana. Chciałbym przekuć to w jakieś pieniądze. Jakbyś miał chwilę, wpadnij do nas do Quicka. Okaże mi się wszystko. No odwiedzę. Na pewno nie da rady nic zrobić z tym Robertem? Totalnie nic, no mówię ci, osoba, z którą rozmawiałem, jeśli ona nic nie da zrobić, to nikt inny nic nie da zrobić rady z tą sprawą. Nie da się po prostu. Rozumiem. Dobra, to tyle ode mnie dzisiaj. Mam jeszcze pytanie do ciebie. Aha. Co się stało z osobą, do której dałem ci kontakt w sprawie Alcatraz? Nie mam zielonego pojęcia. Nie masz nic wspólnego z nim? A co mam mieć z nim wspólnego? Zaginięciem? Zaginięciem? Zaginął. Nie słyszałem, żeby ktoś zaginął. Ale ciekawe. Okay. Mówi, że była z Alcatraz? Była z Alcatraz. Była. Ciekawe. Myślałem, że ci z Alcatraz to nie znikają. Też tak myślałem. A jednak. W takim razie powiedz mi, skurczybyku, skąd tyle krwi na twojej ziemi i taka mizerka kuloodporna, co? Coś mi tu nie gra. Śmierdzi obrzydliwie. W sumie są tylko dwie osoby, które mogą mi teraz pomóc. Obydwaj mają na nazwisko Hill.